Zajęcia na Politechnice Łódzkiej to nie tylko wkuwanie teorii, ale także realizacja projektów. Niektóre są na tyle innowacyjne, że mówi o nich cała Polska. Jednym z nich jest rozwijany przez naukowców system Usłyszeć Obraz. Nasz system to innowacyjne rozwiązanie oparte o sensor ruchu i algorytm mapowania kolorów na dźwięk. Sensor ruchu mapuje punkt, który użytkownik pokazuje na punkt na obrazie. Z danego piksela obrazu generowany jest dźwięk, który użytkownik słyszy przez głośniki. Sam system składa się z komputera z odpowiednim oprogramowaniem oraz sensora ruchu Kinect. Tym rozwiązaniem chcieliśmy wzbogacić odbiór sztuki i dzieła, a przy okazji pozwolić osobom, które są jednego ze zmysłów pozbawione, też odczytać obrazy. Istniejące systemy dla osób niewidomych, no bo takie wiadomo istnieją, głównie używają albo audiodeskrypcji, albo po prostu nazywają te kolory. Natomiast nasz system generuje muzykę. Z początku sam projekt zakładał udźwiękowienie koloru, dopiero później dostrzeżono w nim potencjał dla osób pozbawionych zmysłu wzroku. Dzięki współpracy z Łódzkim Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych naukowcy mogli sprawdzić system na samych zainteresowanych. Wpadliśmy na pomysł, aby to rozwiązanie zastosować u osób niedowidzących bądź niewidomych, ale takich, które straciły wzrok w trakcie swojego życia, ponieważ osoba niewidoma od urodzenia raczej ma problem z pojęciem koloru. Przeprowadziliśmy testy, które pokazały, że nasze rozwiązanie rzeczywiście ma sens i zostało ono przyjęte dosyć entuzjastycznie. Sporo barw zostało poprawnie odczytanych, a więc ten algorytm mapowania okazał się dobrym kierunkiem w tworzeniu tego oprogramowania. Ta rozpoznawalność była w granicach 80% u tych osób. Dzięki wynalazkowi udział niewidomych w kulturze może być większy i pełniejszy. Przy połączeniu go z wydrukami 3D mogą oni nie tylko wyobrazić sobie dzieło poprzez dotykanie kształtów, ale i usłyszeć jego barwy. Na początek system Usłyszeć Obraz będzie testowany w Muzeum Miasta Łodzi. Zespół z Politechniki widzi wielkie możliwości wykorzystania i rozwijania swojego pomysłu. Chcielibyśmy, żeby ten system pojawił się w kilku muzeach, żeby przetestować to na docelowej grupie użytkowników. Przyszłość to system, który muzeum mogłoby samodzielnie wprowadzać do swoich wystaw, a więc takie narzędzie, które pozwalałoby tworzyć te kolekcje, udostępniać je za pomocą naszego rozwiązania. Czujniki ruchu i systemy rozszerzonej rzeczywistości bardzo się rozwijają i liczymy, że oprócz obrazów kolejnym krokiem badań będzie możliwość odczytywania rzeźb, makiet cyfrowych, które też można wzbogacić o odczytywanie za pomocą dźwięku. Mamy jeszcze inne plany związane z naszym projektem, między innymi chociażby terapię u dzieci autystycznych, czy przedszkola, poznawanie koloru z dźwiękiem, połączenie tego wszystkiego, czy na przykład komponowanie muzyki za pomocą kolorów. A dlaczego warto być naukowcem? Bo to odkrywanie cały czas czegoś nowego, przecieranie nowych szlaków, eksperymentowanie i to może dawać bardzo dużo radości. Daje to satysfakcję, rozwój osobisty. Bo to cały czas daje możliwość poznawania czegoś nowego, inspirowania się innymi doświadczeniami, wymyślania ciekawych rzeczy i rozszerzania swojej wiedzy.